Witam serdecznie. Dzisiaj Wam chciałem pokazać w moim ogrodzie oregano. Pokażę zarówno z bliska, jak i z daleka. W sierpniu tak to wygląda, pod koniec sierpnia. Cecha charakterystyczna. Takie drobne listki. Wystarczy je rozetrzeć i powąchać. No, nie mamy detektora zapachu ani smrodów w kamerze, w związku z tym nie poczujecie tego zapachu, ale możecie mi wierzyć, że jest dosyć intensywny. Oregano warto stosować zarówno jako ziele i też można suszyć jako susz. Oczywiście tak zrywamy w dół, suszymy, fajnie to wygląda w domu i zawsze się przydaje. No wiadomo, w okresie zimowym suszone. Ale tak, to jest dosyć ekspansywna roślina. Potrafi sama się nieźle rozrosnąć, jak widzicie. No i zawsze warto ją mieć, bo się zawsze przydaje, no wiadomo, pizza, różne takie włoskie wypieki i tak dalej, i tak dalej. Że pozdrawiam serdecznie, nie zapomnij suba kanału, Star TV zawsze dla Was, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące ogrodu, chętnie odpiszę lub ktoś podpowie, jaki temat poruszyć w następnym zagadnieniu. Nie zapomnij suba kanału, kto chce być pozdrowiony, proszę napisać w komentarzu.